Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na naszym dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym powitać także przedstawicieli czy też ministra, czy też pani Terry. Chciałbym powitać panią Agnieszkę Rymszę i pana Dawida Krupę, którzy zaprezentują nam projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Oczywiście bardzo Państwa przepraszam za termin, który jest niezbyt korzystny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas już jest prawie świąteczny, ale zależy nam na tym, aby konsultacje społeczne, które będziemy przeprowadzać, były jak najbardziej szerokie i trwałe. No, dość długo tak, abyśmy mogli w miarę szybko tą ustawę prowadzić pod obrady. Otóż chciałbym Państwu powiedzieć, że pani Agnieszka zaprezentuje projekt ustawy, który będzie trwał tak w okolicach 20 minut, a potem będziemy zadawać pytania. Czy taka formuła jest właściwa? Państwo się zgadzają? Dziękuję. Jak nie słyszę sprzeciwu, to serdecznie dziękuję i oddaję głos pani Agnieszce. Dzień dobry. Czy mnie słychać tak jak mówię? Tak czy nie? Dobrze, a teraz? Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak pani przedstawił, nazywam się Agnieszka Rymsza, jestem pracownikiem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Pracuję nad tą ustawą, nad projektem ustawy i nad Narodowym Programem Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. W dniu dzisiejszym tak naprawdę mamy nadzieję, że ruszą oficjalne konsultacje społeczne projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Tak jak pan tutaj już powiedział, przepraszam za ten temat, ale chcieliśmy, żeby te spotkania z Państwem, organizujemy spotkania we wszystkich województwach, miały miejsce na początku procesu konsultacji. Konsultacje projektu będą trwały do końca stycznia 2017 roku. Natomiast to, co ja bym chciała dzisiaj Państwu pokazać, to główne założenia tej ustawy, skąd pomysł, jak trwały prace dotychczas i czym jest właściwie ta ustawa. Natomiast będą mogli Państwo się zapoznać z projektem, albo dla tych, co już Państwo się już mieli okazję zapoznać, w każdym razie będzie można formalne pytania, formalne uwagi do ustawy zgłaszać po przeczytaniu projektu. Natomiast tak myśleliśmy, że będzie pewnie łatwiej czytać już projekt i się na nim skupiać, jak przedstawimy, opowiemy Państwu o głównych założeniach. I stąd ten termin na początku procesu konsultacji. Skąd się wzięła ta idea utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? Nie jest to pomysł nowy, nie jest to pomysł, który powstał w ostatnich miesiącach. Ta idea była już w programie Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości już dwa lata temu. Pracowało na tym zespół ekspertów wywodzących się z sektora pozarządowego i było opisane w tym programie, też ten pomysł był już przedstawiany w konwencji programowej PiS-u w Katowicach w lipcu 2015 roku. Skąd w ogóle idea powstania tego centrum? Jak Państwo wiecie, obecnie jednostką odpowiedzialną za wdrażanie promocji rozwiązań zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie obecnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nam się wydawało, że to umiejscowienie nie jest najdoskonalsze, ponieważ ten Departament Porządku Publicznego jest podległy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. To powodowało, że organizacje pozarządowe, patrzyło się na organizacje pozarządowe troszkę pod kątem właśnie działań takich społecznych, działań zabezpieczenia społecznego. Umiejscowienie to też sprawiało, że wiele programów dla organizacji koncentrowało się właśnie na tym obszarze działalności. Natomiast chcieliśmy podkreślić, że organizacje pozarządowe pełnią wiele rozmaitych funkcji w społeczeństwie. Są to też funkcje rzecznicze, strażnicze, edukacyjne, różne funkcje wyrzeczpocze, więc nie tylko funkcje socjalne, które oczywiście są bardzo ważne, ale nie tylko. Stąd powstał pomysł, żeby przenieść te kompetencje z Ministerstwa Pracy, czy z, już tak będę miała się w skrócie, żeby tak nazwę nie poprawiać, jak chodzi o Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwa Pracy do Kancelarii i właśnie do Agencji Wykonawczej, która będzie poświęcona właśnie rozwijaniu i realizowaniu programów na rzecz wspierania organizacji pozarządowych. Żeby jakby wyjąć to z tego ministerstwa i przekazać agencji, która będzie poświęcona tylko temu zagadnieniu. Nie tak jak Ministerstwo właśnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma bardzo wiele programów i organizacji, były jednym z. Zresztą Departament Pożytku Publicznego troszkę też koncentrował się na organizacjach pożytku publicznego. Też chcemy jakby wyjść do innych organizacji, które nie mają tego statusu, czy w ogóle, które pełnią bardzo wiele różnych funkcji społecznych. Czyli ustawa, czy projekt ustawy o tym Narodowym Centrum, to jest przede wszystkim projekt ustawy kompetencyjnej. To jest ustawa, która sama w sobie opisuje, co będzie robiło to centrum i skąd, jakie będą miały zadania i podział kompetencji i zadań pomiędzy Narodowe Centrum a Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Natomiast zmienia ona jeszcze ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale wyłącznie w takich aspektach kompetencyjnych. Jak Państwo zobaczyli projekt zmian ustawy o działalności pożytku publicznego, to praktycznie główne tam zmiany to jest, że zamienia się w sformułowania minister do spraw zabezpieczenia społecznego na Prezes Rady Ministrów albo Prezes Narodowego Centrum. To są właściwie te zmiany, wszystko inne pozostaje jak na razie bez zmian. Narodowe Centrum, więc chciałam powiedzieć, że to nie był pomysł nowy, wiedziałam skąd się wziął, jaka idea za tym stoi. Od lutego 2016 roku pracujemy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad szczegółami tej ustawy. I obecnie zaczynamy, ta ustawa została podpisana, czy projekt ustawy został podpisany przez Departament Prawny i rozpoczynamy formalne konsultacje tego projektu. Myśleliśmy też, że poza tym, tą taką przeniesieniem z Ministerstwa Pracy, co by rozszerzyć jakby obszary działalności i skupienia, to myśleliśmy też, że przeniesienie organizacji, przeniesienie kompetencji z Ministerstwa Pracy do Kancelarii i do Narodowego Centrum będzie też sprzyjało podniesie jakby rangę społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, tak, że to nie będzie bezpośrednio pod jurysdykcją Prezesa Rady Ministrów. Więc stąd też w styczniu obecnego roku powołano instytucję pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. 3 miesiące temu powołano Departament Pożytku Publicznego, przepraszam, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie właśnie pracujemy nad tym Narodowym
centrum i szerzej narodowym programie wspierania społeczeństwa obywatelskiego, więc chcemy podnieść rangę przez przeniesienie do wyższych jakby rangu instytucji i poświęcić się wspieraniu organizacji. Chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów, że ten Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który był opracowywany przez zespół ekspertów jeszcze 2 lata przed wyborami w 2015 roku, to również pracuje nad nim zespół ekspertów, czy opracowujemy go we współpracy z zespołami ekspertów czy kancelarii. Powołaliśmy 5 zespołów tematycznych. Były spotkania, ale z szeregiem z tych ekspertów spotykamy się również w mniejszym gronie, na indywidualnych spotkaniach, pewne te rzeczy robimy drogą mailową. Współpracujemy tak właśnie na stałe z około 100 osobami, z ponad 60 organizacji pozarządowych. Jakie są obszary tego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Pierwsze to jest budowa instytucji dialogu obywatelskiego. Myślimy nad stworzeniem nowej takiej rady dialogu obywatelskiego między władzą a społeczeństwem. Drugi zespół to są podstawy prawne społeczeństwa obywatelskiego. W tym zespole staramy się szukać, znaczy zdiagnozować już właściwie, jakie są problemy prawne organizacji pozarządowych i staramy się szukać rozwiązań, tak? Propozycji zmian prawnych, które by miały wyjść naprzeciw tym problemom. Trzeci zespół pracuje nad reformą systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tu chodzi głównie właśnie o problemy związane z finansowaniem organizacji. O czym jeszcze za chwilę powiem. Czwarty zespół zajmuje się programem rozwoju wolontariatu, taki Polski Korpus Solidarności, w którym chcielibyśmy stworzyć taki zestaw zachęt dla angażowania się Polaków w wolontariat długotrwały. Chcielibyśmy współpracować z instytucjami na przykład kultury, tak aby osoby, które będą należały do tego korpusu Solidarności, mogły na przykład otrzymywać zniżki do kin, teatrów, na różne wydarzenia kulturalne. To jest oczywiście kwestia do dopracowania i już w szczegółach do opracowania, natomiast mówię Państwu jakby główne założenia tego programu. Też ten program chcemy rozwijać w ścisłej współpracy z Kancelarią Prezydenta. Pan Prezydent wyraził swoją gotowość wspierania, być może uczestniczenia w jakichś corocznych spotkaniach z przedstawicielami tego programu wolontariatu. I piątym zespołem jest zespół, który się zajmuje edukacją obywatelską, czyli programami edukacji i też chcemy rozwinąć program grantów edukacyjnych dla organizacji. To jest narodowy program, ma mieć te 5 obszarów i chcielibyśmy, żeby właśnie Narodowe Centrum zajmowało się wdrażaniem tego programu, jak on będzie rozwinięty, opracowany, konkretne zapisy będzie miał, to żeby to Narodowe Centrum również zajmowało się wdrażaniem tego programu. Jeśli chodzi o projekt, to jeszcze raz powtarzam. Chcielibyśmy, żeby program Narodowe Centrum było taką instytucją wspierającą organizacje pozarządowe, właśnie odpowiedzialną za rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu w Polsce, ale żeby także koordynowało współpracę organów administracji publicznej z organizacjami. Koordynowało, ale nie robiło tego za nich i nie narzucało pewnych rzeczy, ale chcielibyśmy, żeby była taka właśnie instytucja, która by próbowała opracowywać wspólne standardy dla organizacji,
edukacji, dla współpracy różnych instytucji publicznych, zwłaszcza na poziomie centralnym z organizacjami. Chcielibyśmy, żeby to Narodowe Centrum miało różne programy właśnie wspierania organizacji pozarządowych. Na początku będzie to przeniesione właśnie z Ministerstwa Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program FIO, gdzie też myślimy nad tym, i to właśnie nad tym pracuje zespół trzeci, żeby zmienić priorytety tego programu, żeby właśnie objąć wsparciem szerszy zakres organizacji pozarządowych. A potem chcielibyśmy rozwijać kolejne programy wspierania różnych inicjatyw i organizacji. Myślimy o tym, żeby właśnie stworzyć system grantów instytucjonalnych dla organizacji, czyli nie tylko na realizację konkretnych zadań, to właśnie organizacje się często skarżą, że tylko realizują zadania, a nie mają skąd aplikować środki na swój rozwój. Chcielibyśmy też stworzyć taki system małych grantów, nawet dla organizacji, które na przykład chciałyby się bardziej angażować w działania rzecznicze na poziomie centralnym, ale nie mają środków na takie proste rzeczy jak przyjazd do Warszawy. Więc też myślimy o takim systemie grantów. To oczywiście to są nasze plany. Pierwszym programem będzie ten program FIO, przeniesiony z ministerstwa, ale też mówię Państwu, co byśmy chcieli zrobić. Czyli jeszcze raz, cele Narodowego Centrum. Horyzontalna koordynacja polityk państwa w stosunku do organizacji z rozznaczenia trzeciego sektora. I to jakoś określałam, że projekt nie zakłada centralizacji, narzucania ingerencji czy odgórnego organizowania aktywności obywatelskiej. Chcemy tylko przenieść kompetencje i w pewien sposób koordynować, ale nie narzucać żadnej dodatkowej kontroli ani instytucjom, ani organizacjom. No właśnie, to centrum ma tworzyć warunki prawne, instytucjonalne i organizacyjne do pełnego i efektywnego wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na realizację rządowych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Rządowych programów, czyli nie zamierzamy ingerować programy samorządowe. To jest tylko centrum, ma być odpowiedzialne za realizację rządowych programów. Efekty. Liczymy, że funkcjonowanie centrum sprawi, że będzie większa horyzontalna koordynacja polityk wspierania rozwoju, będzie wzrost tematyki tego rozwoju trzeciego sektora, poprawa komunikacji poszczególnych aktorów, które są aktywne na polu wspierania organizacji. Też chcemy stworzyć nowe programy wsparcia finansowego, o których przed chwilą mówiłam. I chcielibyśmy też działania z tym centrum, żeby to centrum kierowało środki również do organizacji środowisk dotychczas marginalizowanych. Na przykład myślimy o małych organizacjach. Spotykamy się z organizacjami mniejszymi, ze środowiskami, które mówią, że dotychczas nie miały możliwości, nie dostawały żadnych środków z różnych powodów, a między innymi mamy taką pułapkę, która sprawia, że na przykład większe środki, zwłaszcza środki unijne, często są przekazywane wyłącznie organizacjom, które wykażą się, że mają doświadczenie w realizowaniu różnych projektów, zwłaszcza różnych projektów. I są organizacje, są osoby, które zapewniają organizacje, bo mają świetny pomysł, ale trudno im się przebić, bo nie mają właśnie tych środków na rozpoczęcie działalności. Więc chcielibyśmy, myślimy o takim właśnie też programie dla takich mniejszych organizacji, które do tej pory z różnych powodów nie otrzymywały finansowania, a być może mają właśnie fajne pomysły, które warto byłoby wspierać. Tak jak już mówiłam, projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest projektem przynoszącym kompetencje od ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. I teraz tak, kompetencje takie regulacyjne w zakresie pożytku publicznego i wolontariacie
są przeniesione w świetle tej ustawy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli do Prezesa Rady Ministrów, a realizacje rządowych programów grantowych i operacyjnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego będą przeniesione do Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Tu nie będę omawiała tego w szczegółach, ale tu mam takie kilka slajdów, które pokazują, które rzeczy przechodzą do Narodowego Centrum dokładnie, a które do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc może tylko wymienię kilka najważniejszych. Więc Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie instytucją właściwą w sprawach pożytku publicznego. Natomiast Kancelaria, czyli Prezes Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu, no to właśnie to będą takie programy resortowe, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, koordynacja tych programów, być może tworzenie wspólnych standardów tych programów. Natomiast Narodowe Centrum to właśnie organizacje pożytku publicznego 1%, które się oczywiście wiąże z organizacjami pożytku publicznego, sprawozdania organizacji pożytku publicznego. Czyli to, co się tyczy z organizacji pożytku publicznego, no to przede wszystkim jest to Narodowe Centrum, chociaż no te formaty, struktury danych, takie bardziej systemowe rozwiązania, no to oczywiście Prezes Rady Ministrów. I może jeszcze, czyli kontrola nad OPP Narodowe Centrum. To jest ważne. Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest obecnie ciałem takim doradczym ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, tak naprawdę w ramach działalności pożytku publicznego, będzie przeniesiona, będzie organem doradczym Prezesa Rady Ministrów. Więc ona jak na razie zostanie jakby niezmieniona, tylko zostanie przeniesiona też z Ministerstwa Pracy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do KPRM-u. I to, co obecnie minister właściwie powoływał członków, teraz będzie Prezes Rady Ministrów powoływał członków Rady. Czyli zmieni się to usytuowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego, natomiast jak na razie funkcje jej nie zostaną zmienione. No, Prezes Rady Ministrów będzie zwoływał posiedzenie Rady, podnosił koszty funkcjonowania, analizował sprawozdania z działalności Rady. No i oczywiście zapewnia usługę administracji dopiero o Radę Działalności Pożytku Publicznego. Czyli tak w wielkim skrócie z tych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, to co się tyczy samorządów i to wszystko pozostaje bez zmian, Rada Działalności Pożytku Publicznego przychodzi do Kancelarii, a jakby realizacja różnych takich programów centralnych i współpraca z organizacjami o statusie pożytku publicznego przychodzi do Narodowego Centrum. Więc to są te zmiany, które proponujemy tą ustawą. I teraz na koniec chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Tak jak już wspominałam, to dzisiejsze spotkanie było dla Państwa takim początkiem, początkiem właśnie tego procesu konsultacji, gdzie przedstawiłam właśnie najważniejsze założenia tego projektu. Rozdaliśmy Państwu, czy były rozdane, takie kartki z pytania i komentarzy. I teraz chciałabym kilka słów do wytłumaczenia, co to jest. Za chwilę, kiedy skończę, chciałabym oddać Państwu głos, jakbyście Państwo mieli jakieś pytania czy komentarze. Natomiast równolegle te same pytania i komentarze bardzo byśmy prosili, żeby Państwo zanotowali na tych kartkach. Dlatego, że też tutaj no tak na bieżąco ja wszystkich pytań dokładnie, czy też mi zapiszemy i tak dalej, ale chcielibyśmy wszystkie Państwa pytania i komentarze, oprócz tego, że ja tak na bieżąco, na gorąco, na co będę w stanie to odpowiem, ale też chcielibyśmy przeanalizować i przedyskutować w gronie całego zespołu kancelarii. Więc bardzo bym prosiła, żeby Państwo zanotowali te wszystkie Państwa uwagi, komentarze czy pytania
na tych kartach. I nam poza Pani też je przekazali. Natomiast również na stronie naszej internetowej, czyli społeczeństwoobywatelskie.gov.pl, dzisiaj lub jutro ukaże się już formalnie projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i tam będziemy zachęcać do przysłania nam już konkretnych uwag do ustawy, do przepisów ustawy. I tutaj, jak Państwo wejdą na naszą stronę, to będzie wyglądało w ten sposób. Jak klikniemy na podziel się uwagami, klikną Państwo na podziel się uwagami, no to wyskoczy taki formularz, imię, nazwisko, e-mail, pewnie temat też. I tam będą mogli Państwo przypisać, pisać swoje przemyślenia, uwagi, sugestie dotyczące konkretnie już projektu po lekturze tego projektu. I również no, tam, ze wszystkimi tamtymi uwagami będziemy się zapoznawać i jeśli jakieś uwagi nas przekonają, uznamy za słuszne, a już kilka, spotkaliśmy się z kilkoma uwagami, które uważamy, no, że warto je wprowadzić, no to je wprowadzimy do projektu ustawy, bo temu właśnie służą konsultacje, żebyśmy zbierali od Państwa różne uwagi i się nad nimi pochylali. Oczywiście wszystkich nie da się wziąć pod uwagę, zwłaszcza że często one są wzajemnie sprzeczne, ale no, nad każdą się na pewno pochylimy, nad każdą się zastanowimy i jeśli uznamy za zasadną, to zmienimy ten projekt w zależności od tej uwagi. To tyle może tytułem wstępu. Dziękuję za Państwa uwagi i teraz otwieram dyskusję i